Proszę Państwa, jestem głupi. I wychodzę do Was się do tego przyznać. Jakby tego było mało, to uważam, że moja głupota jest najlepszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała. Tutaj się uderzają w głowę, kogo zaprosili, to jest normalne. A ja postaram się Was przekonać, że każdy z nas powinien coś takiego sobie kiedyś powiedzieć, bo to czyni z nas najbardziej ludzkie istoty, jakimi możemy być. Pod warunkiem, pod dwoma warunkami w zasadzie, że ta głupota jest świadoma, czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że czegoś nie wiemy, i po drugie, że nie jesteśmy ignorantami, że chcemy zmienić ten stan rzeczy, no bo nie wierzę, że ktoś z nas chciałby być tak głupi każdego dnia, jak głupi jest teraz. Po kolei. Pomyślałem, że pod tytułem takiego wystąpienia będzie tytuł z mojego ulubionego odcinka serialu, który zapewne większość sali oglądała, w którym słowo głupi, a w zasadzie jego synonimy pojawiały się bardzo, bardzo często, chyba tylko częściej niż toczeń i rak. Oczywiście chodzi o serial Dr. House, mój ulubiony odcinek, 21 pierwszej serii, trzy historie, three stories. Ja opowiem Państwu te trzy historie. Pierwsza dotyczy gry w piłkę nożną. Ja wychowywałem się w czasach, że żeby pograć w piłkę, trzeba było wyjść na dwór. Ja wiem, straszne, ale tak było. Co więcej, pogoda była zupełnie losowa, nie można sobie było jej tam ustawić. I wychowywałem się też w okolicy, gdzie boisko szkolne mojej szkoły podstawowej, do której chodziłem, w zasadzie cały kompleks, nazwijmy to sportowy, składał się z czterech boisk. Jedno, największe, na którym grali najstarsi, było po części trawiaste, po części asfaltowe, było mniejsze asfaltowe. Trzecie co do wielkości to była tak zwana czekolada, taka glina czarna, gdzie za słupki robiły plecak, drzewo i drzewo latarnia. I trzecie, małe, w ogródku grały to dzieciaki z klas 1-3, to te takie najmniejsze. Oczywiście jak tylko wyrośliśmy z tego, to się przenieśliśmy na czekoladę. I któregoś dnia pogoda nam spłatała psikusa i spadł deszcz. W deszczu nie można grać w piłkę. Znaczy, można, ale nie na czekoladzie. I starsi koledzy zajęli te dwa większe boiska, na których w miarę dało się kopać. My siedzieliśmy, trzecia, czwarta, piąta klasa, bo czas, kiedy się wychodziło na dwór, żeby pograć w piłkę, to był też czas, kiedy się spędzało czas z rówieśnikami. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy to, że akurat tego dnia po deszczu zaczął wiać wiatr, to jest dobrze czy źle dla naszego boiska, czy dzięki temu kałuże to błotko szybciej wyschnie, czy wolniej. Zadawaliśmy sobie pytania, co więcej wywiązała się kłótnia, jedni mówili, że dobrze, że wieje deszcz, bo on rozdmucha te kałuże szybciej wyschną, drudzy mówili, no zaraz, pada deszcz, to nam jest zimno, a przecież kałuża schnie szybciej, jak jest ciepło, prawda? No i nie doszliśmy do konsensusu. Postanowiliśmy, że zadamy to pytanie, to był czerwiec, już było po wystawieniu ocen, także chodziło się do szkoły dla obecności i żeby się spotkać z kolegami, że zapytamy naszych nauczycieli, jaka jest poprawna odpowiedź. Rozeszliśmy się do domów, następnego dnia spotykamy się na boisku i nikt pytania nie zadał. Z pięciu różnych klas wtedy, czy z sześciu, starałem się przypomnieć, jak się przygotowywałem do wystąpienia, dokładnie nie wiem, pochodziliśmy, żaden z nas nie zadał pytania, o które się wcześniej spieraliśmy. Między sobą nie było żadnego problemu, zresztą popatrzmy na dzieci, które bawią się w tę grę dlaczego, o której też była już dzisiaj mowa, potrafią zadać setki pytań na naprawdę tak błahe tematy, że nam w życiu by nie przyszło do głowy, ale one są tego wszystkiego ciekawe. Ta ciekawość jest w nas i ta ciekawość jest w nas nawet kiedy idziemy do szkoły, nawet kiedy, nawet tutaj na sali prawdopodobnie jesteście Państwo ciekawi, do czego ten koleś zmierza. I to byłoby bardzo dobre, że zadajecie sobie to pytanie przed sobą. Natomiast my z jakiegoś powodu tego pytania sobie nie zadaliśmy. I przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. Znaczy sobie zadaliśmy, nie zadaliśmy komuś, kto mógł nam udzielić odpowiedzi. Dlaczego? Podejrzewam, że się wstydziliśmy. Z jakiegoś powodu i odczułem to, myślę, że każdy, kto kończył studia, to odczuł, kiedy profesor kończy wykład, czy doktor kończy wykład, czy są pytania. 3/4 sali nie ma pojęcia, co się stało z ostatnimi 45 minutami ich życia. Po prostu nie ma zielonego pojęcia.
Ale kto podniesie rękę? 9 na 10 przypadków nikt. A jeżeli ktoś podniesie, to prawdopodobnie będzie to jedno z tak zwanych głupich pytań i będzie ono brzmiało, czy możemy już iść do domu. Z jakiegoś powodu ciekawość, która jest nieodłącznym elementem naszej natury, z której ogromnymi pokładami się rodzimy i z której ogromnymi pokładami spędzamy pierwsze lata życia, z jakiegoś powodu ta ciekawość obumiera. Co więcej, ja sobie zdałem sprawę z tego, co się tak naprawdę wydarzyło dopiero, kiedy byłem na drugim albo trzecim roku studiów na przedmiocie chemia fizyczna. Zdałem sobie sprawę, że kałuże kiedy schną szybciej? Kiedy wieje wiatr, czy nie wieje? Jak Państwo myślicie? Kiedy wieje, oddmuchuje tę parę wodną, która jest nad kałużą, dzięki temu jest mało pary wodnej w powietrzu, może ona przechodzić z warstwy ciekłej do warstwy gazowej. Co więcej, na zdrowy rozum można sobie przecież to wziąć, już najstarsze suszarki dmuchały na włosy. Przecież jak chcemy wysuszyć włosy, to wyciągamy suszarkę, która dmucha, a nie wkładamy głowę do piekarnika. Ale odpowiedź na to pytanie z jakiegoś powodu, którym prawdopodobnie jest wstyd przyznania się nie tylko przed sobą, ale przed innymi, że nie jesteśmy kompetentni ze wszystkiego. Z jakiegoś powodu to pytanie czekało w mojej głowie na odpowiedź kilkanaście lat. Zresztą wystarczy porozmawiać z organizatorami tej konferencji. Oni też nie są kompetentni we wszystkim. Jeżeli ktoś tutaj był troszkę wcześniej, widział, jak dużo osób ogarniało tę scenę, na której tak naprawdę teraz jest pusto i jakiś koleś coś opowiada. To jest praca ogromnej ilości osób, które przyznały przed sobą, że same tego nie ogarną, że potrzebują pomocy, że się zwróciły do kogoś z pytaniem, czy nie pomoże, czy wie, jak to rozwiązać. To jest pierwsza sprawa. Z jakiegoś powodu, tak jak mówię, pytania są z nami od małego, tylko przestajemy je artykułować. I trzeba w sobie pielęgnować tę umiejętność zadawania pytań na głos. To jest wniosek z pierwszej historii. Druga historia jest już trochę inna, bo będziemy opowiadali o tym, jak to uczono małpy mówić, ale nie oczywiście tak, jak ja teraz do Państwa mówię, tylko nauczono kilka małp języka migowego, próbowano nauczyć. Kilka małp się porozumiewało z otoczeniem, z naukowcami przy pomocy tak zwanych leksygramów, czyli wciskając odpowiednie przyciski na klawiaturze, nie powiem komputera, ale specjalnego komunikatora. Jedną z takich małp, które się nauczyły komunikować ze społeczeństwem, była gorylica Koko. Gorylica Koko, która żyje do dzisiaj, która zna prawdopodobnie trochę ponad 2000 migowych słów, która między innymi adoptowała kota. W 1984 na urodziny powiedziała, że jest smutna. Potem nie powiem, że zażądała kota, tylko zasugerowała badanym, że chciałaby mieć zwierzątko. Wybrała sobie kota, nazwała go Olbol, znaczy nadała mu również imię. Olbol tego samego roku uciekł z klatki. Proszę się nie śmiać, bo ta historia jest tragiczna. Potrącił go samochód i kotek zginął. Gorylica bardzo to przeżyła. W związku z tym rok później pozwolono jej adoptować dwa kolejne kotki. Nazywała je Lipstick i Smuki chyba. W każdym razie to jest chyba obecnie najlepszy przykład tego, jak blisko paradoksalnie zwierzęta potrafią być ludzi. Umie się porozumiewać, jest w stanie przejść test lustra, czyli w przeciwieństwie do większości goryli rozpoznaje swoje odbicie w lustrze. Opanowała umiejętność tak zwanego metajęzyka, czyli jest w stanie mówić o języku. Kiedy inne goryle w jej obecności były uczone języka migowego i porozumiewały się w odpowiedni sposób z opiekunami, Ona migała do goryli i do opiekunów, że to był dobry znak, że w dobrym kierunku to wszystko zmierza. Jest w stanie wspominać, jest w stanie opisywać swoje emocje, komunikować potrzeby. Jest tylko jeden problem. Z nią i z jakąkolwiek małpą człowiekokształtną, którą nauczono komunikacji, nigdy nie zadała pytania. Nigdy. Nawet pomimo faktu, że są bardzo dobrze opracowane eksperymenty, które mogą wymusić na takich obiektach testowych, powiedzmy, na małpach człowiekokształtnych, nigdy żadna małpa nie zadała sama z siebie pytania. Można więc powiedzieć, że poza człowiekiem żadne zwierzę nie jest zdolne do zadawania pytań. Tak więc, Szanowni Państwo, jeżeli coś odróżnia nas od zwierząt, to wcale niekoniecznie jest to umiejętność porozumiewania się między sobą w złożony sposób. To umiejętność tego, że zadajemy pytania po to, aby uzyskać odpowiedzi, do których sami moglibyśmy długo dochodzić. Ja nie mówię, że zwierzęta nie są ciekawskie. Ja mam kota, ja wiem, co mówię.
zwierzęta są ciekawskie. Ja nie mówię, że, bo wszyscy wiemy, jak się zachowują, kiedy jakieś zwierzę wpadnie w pułapkę, to zajrzy do, tak jak mówię, kot zagląda do każdej dziury, potem wpada w pułapki, a pomimo to robi to ciągle i ciągle. Zwierzęta są w stanie rozwiązywać skomplikowane problemy, kiedy w 1913 Keller zaobserwował, że małpy są zdolne do tak zwanego wglądu, czyli nie metodą prób i błędów rozwiązują problemy, tylko na przykład jeżeli jednym kijem nie strącę banana, to co będzie, jak nałożę na przykład kawałek rury na ten kij? I to nie było tak, że małpa rozpaczliwie szukała czegoś po swojej klatce, tylko siedziała, zastanawiała się i nagle było efekt eureka. Nałożę rurę na kij, sięgnę do banana. Także małpy są nawet zdolne do rozwiązywania problemów w ten sposób, poprzez wgląd, ale podkreślam to jeszcze raz, nigdy nie zadały pytania i według mnie to jest właśnie ten aspekt, który różni nas od zwierząt. Umiejętność zadawania pytań. Dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo nie musimy startować od zera, podglądać tego, jak starsi przedstawiciele naszego gatunku radzą sobie z problemami. Możemy ich zapytać o rozwiązania. To nie znaczy, że musimy te rozwiązania stosować. Możemy się zapytać o rozwiązania, możemy je adoptować, udoskonalać, ale wciąż możemy to pytanie zadać. I to nas różni od zwierząt i dlatego można moim zdaniem sparafrazować słowa Seneki: wcale nie błądzić jest rzeczą ludzką, tylko pytać jest rzeczą ludzką. Dzięki pytaniom stajemy się czymś więcej niż tylko zwierzętami. Dzięki pytaniom moim zdaniem zbudowaliśmy taką cywilizację, takie społeczeństwa, jakie obecnie są na świecie. I trzecia historia będzie dotyczyła złotego ryżu. Jeżeli ktoś z Państwa kiedyś słyszał takie hasło, to wie, że będzie o GMO. I ja się chcę tutaj w ogóle odciąć od oceny tego problemu. To jest bardzo złożone. Moja opinia jest podparta oczywiście badaniami naukowymi, do których dotarłem, ale jest subiektywna. Także nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle. O co chodzi? Każdego roku, zwłaszcza w krajach ubogich w Azji, około 600 tysięcy dzieci ślepnie z powodu niedoboru witaminy A. A to dlatego, że głównym elementem ich diety jest ryż, bo są w stanie sobie na to pozwolić, nie warzywa sezonowe i w związku z tym dostarczają mało witaminy A do organizmu. Tak wygląda osoba, która straciła wzrok na skutek niedoboru witaminy A. Około połowa z tych dzieci umiera. Jakby tego było mało. Niedobór witaminy A bardzo poważnie upośledza odporność, odpowiedź układu immunologicznego. W związku z tym dodatkowy, prawdopodobnie milion dzieci każdego roku umiera na skutek diety ubogiej w witaminę A. Teraz naukowcy opracowali specjalną odmianę ryżu poprzez wprowadzenie do niego dwóch genów. Jeden pochodzi najczęściej obecnie z kukurydzy, drugi z bakterii, który ten gen bakteryjny ma za zadanie ułatwić przyswajanie beta-karotenu, z którego witaminę A może nasz organizm syntezować. Co więcej, nie można tutaj nic im zarzucić, że połasili się o pieniądze, bo ta technologia otrzymywania złotego ryżu jest udostępniona na zasadzie open source, czyli każdy może z niej dowolnie skorzystać. W ciągu 15 lat próbowano wdrożyć ją, z tym, że napotyka się na duży opór. Opór, który wynika nie tylko ze sceptycyzmu, ale z działań takich organizacji jak na przykład Greenpeace, co do którego nie można mieć potencjalnych zastrzeżeń, z tym, że jeżeli spojrzymy w status takiej fundacji, takiej organizacji jak Greenpeace, to tam jest jasno i wyraźnie napisane, że jednym z postulatów jej funkcjonowania jest sprzeciw przeciwko produktom genetycznie modyfikowanym. I oni zarzucają, że taki złoty ryż jest nieprzebadany, że może mieć potencjalnie szkodliwe skutki dla dzieci, które by jadły taki ryż. W związku z tym organizują protesty i w ciągu kilkunastu lat wydali ponad 83 miliony dolarów na protesty przeciwko wprowadzeniu złotego ryżu, nawet nie mówię do sprzedaży, tylko przeciwko testowym uprawom złotego ryżu w całym świecie. I absolutnie najgorszym przykładem takich praktyk w historii jest sytuacja, która miała miejsce 2 lata temu na eksperymentalnej uprawie złotego ryżu na Filipinach, gdzie w czasie pikiety 400 lokalnych farmerów przy eksperymentalnej uprawie złotego ryżu kilka osób, kilkadziesiąt osób, Greenpeace mówi i fundacje, znaczy nie Greenpeace, ale ci wszyscy anti-GMO mówią, że to byli farmerzy, którzy się sprzeciwiali wprowadzeniu złotego ryżu na pola.
Natomiast prawda jest taka, że tam było 50 prawdopodobnie wykupionych, podstawionych osób z miasta, które wdarły się na eksperymentalną plantację złotego ryżu i ją zniszczyły. Zniszczyły rozwiązanie, które może uchronić setki, tysiące, potencjalnie być może nawet miliony dzieci od niedoboru witaminy A. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że nie zdali sobie sprawy z tego, o czym mówiłem na początku, że każdy z nas jest w pewnym sensie głupi. I oni stali się pionkami w grze. Pionkami w grze, którym aktywiści mogli powiedzieć: słuchajcie, tam się dzieje coś niedobrego, tam rosną mutanty, które sprawią, że nie będziecie mieli pracy. I oni poszli, zorganizowali pikietę, w czasie tej pikiety doszło do tego tragicznego, moim zdaniem, bo tylko tak to trzeba rozpatrywać, tragicznego wydarzenia. Szacuje się, że przez 15 lat próby upraw złotego ryżu, te wszystkie działania przeciwników GMO spowodowały śmierć przynajmniej 2 milionów osób. Tak szacują niektórzy. Straty rzędu ponad 2 miliardów dolarów. Po co? Po to, żeby był status quo, że można to wszystko rozwiązać w inny sposób, że można uprawiać ogródki, każdy z nas mógłby uprawiać ogródek i wtedy byśmy mieli wszystkich witamin pod dostatkiem. Natomiast moim zdaniem to wszystko stało się dlatego, że ci ludzie, którzy przyszli na pikietę, nie zadali sobie podstawowego pytania. Co tam się dzieje? Przyjęli to, co podano im na talerzu, jako najgorsze możliwe rozwiązanie. W związku z tym, zadając pytania, poszukując odpowiedzi, możemy się wyzwolić z tego, że ktoś sprawi, że będziemy pionkami w czyjejś grze, tam odwołując się do wystąpień z pierwszej części, unikniemy kupowania dżownicy w folijce. Dzięki temu, że zadamy sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebujemy, co może być w środku, a nie, że ktoś nam sprzedaje na przykład złotego robaka. Także podsumowując całe to wystąpienie, warto zadawać pytania, po pierwsze dlatego, że wszyscy to mamy w swojej naturze, a walka z naturą jest niezdrowa. Po drugie, bo zadawanie pytań czyni nas ludźmi. To jest najbardziej ludzka rzecz, jaką możemy robić. I to dzięki zadawaniu pytań, jako ludzkość, jesteśmy tu, gdzie właśnie jesteśmy. I po trzecie, dzięki temu możemy uniknąć bycia pionkami w cudzej grze. Także, szanowni państwo, jeżeli mogę o coś zaapelować, nie wstydźmy się tego, że czegoś nie wiemy. Manifestujmy to, próbujmy to rozwiązywać, pytajmy. Przede wszystkim pytajmy samych siebie, ludzi dookoła, nieważne. Pytajmy, bo to czyni z nas najlepszych ludzi, jakimi możemy być. Dzięki temu każdego dnia możemy się położyć lepszymi ludźmi, niż wstajemy każdego ranka. No i tak długo, jak w poszukiwaniu tych odpowiedzi nie jesteśmy dupkami dla reszty, no to jesteśmy zwycięzcami w grze. Być może sens życia, być może nie. Dla mnie to jest na pewno ważny aspekt, do czego i państwa zachęcam. No i dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem.